Simaneczko, cześć i czołem, czeski z tej strony, gramy dalej w Cult of the Lamp. O, na to by się świeca moczka. Tak, poproszę. Gramy dalej w Cult of the Lamp. Ostatnio prankster. A nie będą deski. Ostatnio prankster. Kurczę, a jakbym zrobił ten. Misjonarskie. Aha, tylko potrzebuję i desek, i tych. A, dobra, nieważne. To tu się tak świeci. Że co? Że co ja mogę? A, może mogę. W końcu mogę doktrynę zrobić. W końcu mogę jakąś doktrynę zrobić, proszę bardzo. Zróbmy coś do Work and Worship. Czyli Glory of Construction. Perform that you temple that. Aha, że mogę zrobić rytuał, który zbuduje nam wszystko, nie? Albo rytuał. Perform a rytuał that you temple that temporarily increase devotion generate. Aha, to jest lepsze. Bo nam przyspieszy jakby rozwój. Może przyspieszyć. Tylko problem polega na tym, że we wszystkich tych rzeczach potrzebne są kości, a ja ich mam mało. Mam strasznie mało kości ogólnie. Czy nie, to tylko przy kazaniu mi kasę dają. Opróżnijmy może. Bless you w kiblu. Kumaty tańczy w kiblu. Dobra, wszystko opróżnione. Kupy tutaj. O, nie mamy tych nasion. O, o. Proszę bardzo. Wiadomo, jak nam się skończą nasiona, to możemy iść do... Wiecie, bo oni też trochę głodują. Rzucę im jedzenie. I chyba po prostu pójdziemy na wyprawę drugą. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. U mnie to w ogóle to bym sobie postawił też o te rzeczy, nie? Tylko nie mam teraz kasy nawet. Dobra, idźmy w takim razie na wyprawę, albo wyślijmy kogoś na wyprawę. O, to by był dobry pomysł. Daj mi może przynieść Oswald. A, ty byś mógł iść po kasę. Ale 79% szans, że przeżyje, nie? Albo idziesz po żarcie, ale to dwa dni to nie, nie za bardzo. A kto ma jeden dzień na żarcie? Ty masz na przykład Sasuke. Dobra, Sasuke, ty pójdziesz i masz duże szanse przeżycia, to ty pójdziesz na żarełko. Nara! A my sobie idźmy na wyprawę po prostu. A co? Cierma, co ty tam masz? Kalafior mogę kupić. No, tylko to ja mogę kupić wszystko, nie? A ja nie mam pieniędzy, żeby tak sobie kupować. Karty. I mamy tak, Blazing, czyli jak robię fikołka, to zadaje obrażenia. Czyli tą nową kartę, którą kupiliśmy niedawno. Attack rate zwiększony. O, 10% szansy na dostanie niebieskiego serduszka po zabiciu przeciwnika i jestem odporny na truciznę. Spoko. Try to Razor. Touch of the Remnants. Tears open. To jest ciekawe, co to? Okej.
Dobra. A, read. Tutaj jeszcze jest. Entering on lands of Bishop Calamar. Those who do not follow the ways, their fate will be destroyed. Okej. Okay. Kukiełka poniszczona. Idziemy w takim razie dalej. Czy tu ktoś... wskoczy mi zaraz? No właśnie, jest. Bishop Calamar. Your friend Retateu was the last vessel sent against us. The sniveling coward, and there were countless before him. All equal pathetic and unworthy. Nothing humbles quite like disease. I cast a plague upon your cult. Oh no. Pandemia. Dobra, już chyba wiem, po co były te kwiatuszki, których nie mam zbytnio, za dużo. Ajajajajaj. Mam chory oddział, całą wioskę chorąłem. Dobrze. Serducho, ale mam full HP. Oni sobie jaja robią. No, na samym początku dali mi leczenie na full HP, nie? O, a kto to? Klunko on the Bob. Hello, Willamp. Fancy seeing you somewhere dangerous like this. I'm Klunko, this is Bob. We are off our friend Ratatouille for a night of drinking and dicing. It's going to be quite the party. Ratatouille and the others know me for going overboard with the baiting. Last time I bet and lost my hand. Faktycznie nie ma ręki. Talk about overplaying your hand. It was hilarious. I will win it back through. Say, you should come. You see, toad, rich and fond of risk. Perfect, pork knuckle buns. No dobra, czyli kolejny do ogrania. Dawaj mięso. Czyli nowy ziomuś do ogrania. Idziemy tutaj może pierw? O, ty gnoju. Dobra. No dobra. Ale patrzcie, jednak zarabiam te niebieskie serduszka. Przy ataku. Tak więc nie jest źle. Cyk, cyk. Dobra, idziemy dalej. Siema. A dlaczego tamte się oczom patrzą? Okej. Dostaliśmy jakiś Crystal Window. Jakieś dekoracje znowu. To z kryształu można zrobić. No dobra, tylko że kryształy i tak potrzebuję na razie dla naszego do latarni, nie? O, ale mi tu teraz przycięło. Co tu się stało? Dobrze. Ale mi tu tutaj tak raz przycięło. Nie wiem, co się stało. Ale
Slow motion było. Dobra, idziemy dalej. Co my tu mamy ciekawego? Pieniądze. O, a tu kości? Czyżby to było oznaczało kości? Bo jak tak, to ja bardzo chętnie. I wtedy byśmy mogli jeszcze pójść albo na drewno, albo na kamienie. Dobra, spróbujemy to. Nie wiem, co to znaczy, taki X kościany. No ale tak. Z tego, co widzę, to po prostu są kości. A ja w kości, to ja bardzo chętnie, bo mi ich zawsze brakuje. Zresztą mi wszystkiego brakuje, tak szczerze powiedziawszy. O, jeszcze nawet kryształy zarobiłem. Czy coś jeszcze? Jakieś kości do zebrania? Poproszę. Nie ma żadnych już. I teraz mamy walkę. A później będziemy mieli albo drewno, albo kamienie. I w sumie to nawet nie wiem, co wybrać. O, kryształy. Ile tam było? 25 potrzebne było, nie? Do tych. Cyk. Zbieramy. Ile jazda dalej? O, a tu kto to? On był łatwy. No był strasznie wolny. Znaczy pewnie jakby mi przypierdzielił, to bym się... Nie pozbierał. Ale był strasznie wolny ogólnie. Dobra, nie mogę tych ogniska. Dobra, idziemy dalej. Dobry. Łatwo. Coś załatwi ci przeciwnicy następni są. Oni mają więcej hapsów, ale są łatwi. Dobra. Ten mi raz przypierdzielił, to trzeba przyznać. Co to jest? Necromantic Dagger. Albo... Tempest Gull. Co ja mam teraz w ogóle? Traitor. Czyli mam taki trochę gorszy dagger, dobra. Dobra, ale cofnijmy się, bo jeszcze możemy tutaj iść w tą stronę. Łatwo. O, chociaż tamto mi dawało te... Była szansa na... serduszko. A, źle zrobiłem. Mogłem zostawić sobie tamten. Bo mimo, że miał mniej damage'u, to jednak dawał nam tą szansę na otrzymanie serduszka. Tego szkarłatnego. O, może to taki kolor chyba, nie? Łatwo. On wypuszcza takie te duszki, które nawet możemy wykorzystać, żeby go załatwić, nie? Dobra, idziemy jeszcze tutaj. Okej. Łatwo. Dobra. Coś... Kurde, za łatwo mi chodzi się idzie. W ogóle. W ogóle na tych trzecich plażach mi za łatwo coś idzie. Trochę drewna, trochę końców, zawsze na propsie. I teraz tak, albo drewno, albo kamienie. Drewno, niech będzie.
Muszę sobie zrobić te kopalnie drewna i kopalnie kamienie, żeby oni mogli tam sobie po prostu wydobywać nam, nie? Cyk. Ostatnie przejście. O, 26 mamy tych kamieni. Będziemy mogli zrobić też questa w latarni. Dobra, lecimy dalej. Dobra, raz oberwałem niechcący. O, zrobiło się ciemno. Czyli za chwilę będzie kolej. O, nie, nie, czekajcie, bo tutaj jeszcze coś tutaj będzie, to... To przecież nie mogę tego przegapić. O, ty gnoju. Dobra, mam cię. Klątwy bym nie chciał zamieniać. Hold to aim, projective. Ale to... To chyba chętnie zrobimy. Dobra. Jest trochę wolniejsze, ale... Możemy zatruć przeciwnika. Dobra. W sumie... Nie wiem, czy to tam czasem ten dagger nie był lepszy, co mieliśmy. Znaczy, najlepszy to był ten pierwszy, bo byśmy mieli szansę zarobienia niebieskiego serduszka, ale on był troszkę... O! A, Camellia Flowers. Tylko, że to byśmy musieli wtedy tracić te... To się nie opłaca, wiecie? Bo byśmy musieli wtedy tracić te kwiatki, które są do leczenia. O, dobra, tutaj już widzę, że tu będzie droga na bossa. O, o właśnie, a może teraz damy mu pieniądze, jak jeszcze nic nie zniszczyliśmy? O, dziękuję. The statue of the beast gives 29, okej. Okay. Czyli pierw trzeba zrobić tutaj losowanko, a później rozpierdzielanko. A to jest fane też. Co tam? Nara, wiem, że jesteś teraz zły. A czyli straciłem jeden pieniądz w ogóle, jak mu ten dałem. Bo ja mu dałem 30, on mi dał 29, ale bez sensu. O, siema. Ha, Borym. Co tam? Dobra. O-o. Dobra, mam cię. Dobra. Dobrze! ale dobra, gorące było. No dobra, ale kurczę, idzie nam za dobrze nam idzie. Zdecydowanie za dobrze. Dobra, zapraszam do mojego kultu. Do mojego chorego kultu. O, właśnie, jeszcze nagroda. Drewno, albo mógłbym kalafior, albo gold nugget. Dobra, kalafior. Bieremy. Dziękuję. Miałem fajny teraz ten...
tą klątwę z tymi duszkami, bo nie dość, że to robiło dziury, to jeszcze wypadały duszki, które też jakby obrażenia robiły, nie? Te duszki są takie samonaprowadzające się. Dzień dobry. O, cześć. I have returned from my successful missionary, bearing gifts. I managed to find... O, 16 stejków. Dobra. Wypłatę? Nie, nie damy ci wypłaty. O, o, ktoś umarł. Kumaty umarł. O, o. Bruno też umarł. No. Powiem tak szczerze, że jest hardcore. Jest hardcore. Jest hardcore. Co, no, co ty chcesz? Okej, so it's time to take this prank to next level. Let's murder. No nie. Nie mogę zamordować to miniona. Bo nie będę miał nikogo do roboty. Dobra, sorry. Nie mogę tego zrobić. O Jezus Maria, wszyscy nachodzą na siebie tutaj. Ludzie, dajcie mi spokój. Żygają, srają. Dobra, muszę zrobić sobie jeszcze jedną dziurę na trupa. O, jest, powiem szczerze, hardkorowo w tym momencie. Czekaj, chodź tu. Ty, idź spać. Super. Super, żygają, srają. Wiarę trzeba podnieść. Tutaj też na zżygane. To minion. Wleczmy go. Okej. Znowu nasrane gdzieś tutaj. Dobra, róbmy tak, róbmy doktrynę. Jest gorąco. Belief in original sin, all are born... Aha, że każdy się rodzi winny. Dobra, to freedom above yourself. Every day that begins without anyone in prison. O! Zróbmy to. Jak nie ma nikogo w więzieniu, to... to wszyscy są szczęśliwi. Cyk. Zróbmy kazanko. Pięknie, elegancko. Doktrynę. Aha, doktryna to jest tą, co teraz zrobiłem. Że jak wszyscy są wolni, to wszyscy są zadowoleni. Ja bym mógł zrobić... mógłbym zrobić fight pit. Ja bym chciał zrobić między szachrajką i szurburem. Dobra, szurbur. Kontra szachrajka. O, nie mogę? Twojego? Dlaczego nie mogę? Aha, nie, nie, co jest? Czemu nie mogę szurbura? Ale to miała być taka fajna walka. To minion? Okej, zobaczmy.
Zobaczmy, jak to w ogóle wygląda. O! Oszczędzamy go. O, ale kartę nam dał. Ty, kartę dostaliśmy. Plus 2 serduszka. To mi się podoba. No to fajnie, jak mogliśmy oszczędzić. O, dobra, teraz jeszcze możemy też zrobić lepsze schronienie. Okidoki. Szurbur, czy ty pracujesz tu? Tak, widzę, że pracujesz. Masz tu trochę gówna. Masz tu też nasiona. To i to pozbieramy. Grand Shelter. O, proszę, możemy zrobić lepsze domy. O kurde. O, widzę, że ktoś tu... Elliot awansował. Niech robią domki, niech robią. Niech robią pieniądze też. Okej. Okay. Wtedy tu. Mam dużo grobów, nie możemy tak często aż ich ożywiać, ale to tak. Zróbmy tu. I idziemy na wybrzeże, do latarni. Bo tam wiem, że będę mógł zrobić tego questa. Dzień dobry. Gracious lamp, you have once more restored this place to all shining glory. As I swore, he's our offering in Laratun. Praise the lamp, oh lamp of the light. Co bym tu dał? O, jakąś formę mi dało, tylko... Co to jest? Co to jest za zwierzę? Okej. Okay. Teraz to nie pogadasz, nie? Sold out. Co to jest w ogóle za forma tutaj to? Nie wiem, jakieś dziwne te zwierzę. Ja mogę tylko kupować. Może złapnę jakąś rybkę? O, właśnie połowimy sobie rybki, to będziemy mieli też żarcie. O, też kalamari. A z tego co pamiętam, to kalmary były dosyć ekskluzywne i drogie. Może jednego kalmara to ja sobie o. Co, trawę? Tego się nie spodziewałem. O! Się pojawiła i od razu... Proszę bardzo. Zapraszam. O! Organize you fine. This land is sighing post. Ale to co? Ale to chyba nie znaczy, że im tylko dam, żeby tam stawiali tylko te takie porzeczki, czy tam borówki. Nie wiem w sumie. To mi się wydaje, że to jest tylko takie ozdobne, żeby to jakoś wyglądało fajnie, nie? O, to mi się podoba. Dobra, jeszcze tą ostatnią. Zapraszam. Halo. O, chyba sobie jaja robią. Ty, duża. Chodź. A ty, gnoju. Cię tak szarpiesz? Nie, to muszę chyba na koniec. Tak. Dobra, jest nowy dzień. Zaraz wrócimy do naszych wyznawców. Cyk.
Co tam nowego żeście wymyślili, moi mili? O, Szurbur jest emerytem, może dlatego nie można było, żeby walczył. No trudno. Deski, niech robią. Właśnie, byśmy mogli kogoś też wysłać na wyprawę. Bruce. Masz 50 już, ale ty byś mógł pójść po kamienie. Albo po drewno. A, bo w nawiasie mam pokazane, ile mam czego jeszcze, nie? To idź po kamienie. A zróbmy im też żarcie. To nie. O dobra, to jest fajne. Żarcie. Nawet byśmy mogli dużo robić. Skalafiora. To też jest dobre. Zapraszam na jedzenie, moi mili. O Jezus Maria, coś spaliłem chyba. Drewno? Niech będzie. Tu to. Czy ja tutaj... Zrobiłem już wszystko? Nie, możemy jeszcze kazanie zrobić dzisiaj. Witam, moi mili, na naszym corocznym, codziennym zebraniu. Co to jest to? Merciless. Merciless has chance to critical hit when attacking enemies. Okej. Critical hit. To już jest odblokowane. A tu? Trzy nowe klątwy. To bierzemy. Dobra, tak w miarę widzę, że dają sobie radę. Tu jest jeszcze cooldown. Wiecie co, pójdziemy jeszcze może sobie zagrać w karty w takim razie. A wy tutaj... O, ile tutaj zostawili rzeczy. Co tam? Excuse me, leader. Some creatures are here seeking shelter, but they are sick. Should them let join? Oczywiście. Zapraszam. I tu... będzie... Mam nadzieję, że przeżyje, ale tu będzie różowy królik, Monomi. Też była podpowiedź na nazwę. I może ktoś kojarzy Monomi. Z Danganronpa oczywiście to jest. Ja kojarzę. Królik tu. Cyk. Robimy różowiutki taki. O, niech będzie, bo na taki był jasny różowy, nie? A zrobimy nawet choose variant. A niech będzie też. O, tu, o, ignores this. O, dobra. Cyk, zapraszam. Ty masz drewno nam zbierać. I... Okej. Jeszcze jeden. Ale nie była chora. Nie widzę, żeby ten chorowała. Zapraszam też Fion. Ty masz taką bliznę na oku, widzę. To nawet tobie zostawimy cię, tylko zrobimy takiego szarego. O. Takiego. Albo może takiego trochę jaśniejszego. I ty będziesz Geralt po prostu. Tak mi teraz jak z tą szramą na oku wpadło, nie? Natural objęty on recruiting. O, to jest fajne. O, dobry. Są spoko, ziomeczki. Dzień dobry. Dobra, ty jesteś akurat chory, widzę. I idź sobie odpoczywaj.
takim razie. O, w ogóle to gówno. Ej, to teraz mam sporo dosyć tych. Tutaj jest ok. Możemy dorzucić te rzeczy. Szalambaka. Janudry. Pszczółka jeszcze była i panta czerwona, tylko tutaj chyba panty czerwonej nie ma, a przynajmniej nie widzę na... A tutaj chyba jest dopiero. Jeszcze jej nie mamy blokowanej. To tu mamy jeszcze jeża, bo teraz muszę sobie wybrać coś znowuż. Żuberek. Żubr jest zawsze dobry w puszczy. O, i łatwiej leveluje. Dobra. A, bo ten pierwszy nie był chory, bo on był przecież z... Idź, odpoczywaj. On nie był chory, bo on był z... Kurczę, możemy ulepszyć nasz ten? Nie Farmer Station, tylko... Chodzi mi o misjonarzy. O, możemy. To niech nam ulepszą. A my przez ten czas pójdziemy chyba sobie zagrać w karty. Lonely Liszak. Z tym nowym ziomeczkiem. Mam nadzieję, że nam się uda wygrać. O, jest, yo. Oh, wee lamp. Glad you could make it. How about a match? No to dawaj. Nie Ratatulu, nie Finki. Klunko, dawaj. Gramy meczyk. No to co? Wrono z Robalem. Dwójeczka, no słabo. O ty. Oszukujesz. Co to ma być? Takie słabe te. No dobra, zróbmy tutaj. Będziemy mieli podwójne przynajmniej. Zniszczył mi jedynkę. To chyba dobrze. A ja mu też zniszczę. I co? Cwaniaczku? Ja musimy mieć jakąś szóstkę, którą mu zniszczymy. Tamte rzeczy. Chyba zrobimy tutaj na razie piątkę. O ty gnojku. Dobra. Ale on ma za dużo szóstek. On ma za dużo szóstek. No nie, no... No chyba sobie jaja robi. No to już mam przegraną, nie? Już mam pewną przegraną. Ja nie mam szans teraz już. On zrobił tutaj potrójną szóstkę. A już nie odblokujemy tego też, nie? Nie wiem, co by jeszcze bym tutaj mógł zrobić. Musiałby mieć niezłego farta, bym musiał mieć. Teraz. I to i tak kończy już teraz. Dobra, dawaj jeszcze raz, chłopie. Dawaj. On oszukuje trochę, bo za dużo szóstek miał. No. Jedynka. A on dostanie szóstkę, nie czwórkę. Nara. Dobra, jedynkę mu nie niszczmy może. Trójkę, no dobra, niech będzie tutaj. Jedynka. Dobrze. Jedynka. Zróbmy tu. Co tam? O ty. Jedynka. No dobra, to weźmy sobie tutaj na przykład, nie? Trochę głupie, że sobie zablokowaliśmy tam jedną drogę. No ale no, zobaczcie jakie ja mam cyfry. No przecież to tak tu się nie da. Jedynka. Cyk. Eee.
No przecież to jest jakiś, kurde, czołg. Nie, tu jest dobrze. Tu mu skasujmy. Tylko, że jak on wylosuje piątkę, to my jest, mamy pozamiatane, nie? Dwójkę nie. Nie chcę mu kasować środka, bo środek ma i tak rozpierdzielony. Tą stronę też ma dobrą. Dobra, to zróbmy tak. A nie, nie. Ale ja zrobiłem głupotę teraz znowuż. Dobra, spróbujmy jeszcze raz zagrać z nim. Bo przecież on kończył już grę. A był... No remis, który on sobie przekuł na zwycięstwo, bo przecież miał dolosowaną kostkę jeszcze. Trójkę. Trójkę. O ty. Czwórka. Cyk. Nara. Piątka. No to szóstki, ale mam nadzieję, że nam się też dolosuje szóstka i będziemy mogli go tutaj wykończyć. O ty. Szóstka jest. O to mi chodziło. Tak, jedyneczki sobie ustawiaj. Dwójkę. Niedobrze. Niedobrze. Dobrze. Jest dobrze. Kończymy to. I kto tu jest mistrzu? Kto tu jest mistrzu? Dawaj kartę. Don't feel bad. You put up a good fight. Ha, not bad. Take this. I tried to win it back, but I don't think I can lose another hand. Blaze the shrine. Dawaj kartę. Co tu mamy? Strange for nothing. Receive. A, czyli dostaję te krwinki do klątwy z po prostu tego, po prostu, że będziemy uderzać. No dobra. Wracamy do naszego kultu. I wydaje mi się, że ogólnie będziemy sobie na tym dzisiaj kończyć odcinek. Wszystko ładnie tutaj pięknie widzę. Ci tutaj chorują, ale znaczy nie, zdrowiają właściwie już, nie? A, poproszę to. Proszę to. Dobra, czy ja mogę robić? Mogę robić chaty. Dobra, dwie nowe chaty mogę postawić. Właśnie miałem sprzedawać te ośmiorniczki, nie? O, za 20 monetek, to tak. To też. Czy coś tutaj jeszcze takiego drugiego jest? Nasiona to nie. Właśnie, czy ja mogę postawić ten dekoracyjny przedmiot taki z grzybków? Bardzo chciał to. Mushroom of Mo. O, to jest to. Tylko potrzebuję. O Jezus Maria. Ja potrzebuję dużo tego. Tak naprawdę. Ale potrzebuję wszystkiego też tak naprawdę, nie? Mogę teraz wysyłać też dwóch. O, ja ich mogę po kości nawet teraz wysyłać. I po tych followersów. I po nasiona. Ej, to mi się podoba. To mi się podoba. Teraz tak, Bruce, ty byś mógł iść. O takie rzeczy. Bruce, ty byś mógł po mięso, po to. A co, kto może iść po końcy? Sasuke. To jeszcze po końcy. To minion. O kości. Oswald. Może iść po kości. Dobra. Idź po kości naszych wrogów. Nara.
Ale najlepsze jest to, że ja mogę teraz puszczać dwóch, nie? To jeszcze puścimy... Po nasionka kogoś? Nasionka tak słabo. Po końsy... To już lepiej po mięso kogoś wysłać. Monomi nie, bo to szachrajka. Chociaż kogoś z high levelem, to minion. Ty możesz iść po mięso i masz duże szanse przeżycia. Dobra, to idź. Dobra, a myślę, że sobie skończymy na tym nasz odcineczek. Tak więc dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. No i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Nara!